Panie trenerze, no decyzja jak grom z jasnego nieba. Dzisiaj się okazało, że Adam Marciniak startuje w wyborach do Europarlamentu. Jak pan przyjął tą decyzję obrońcy Krakowi? No przyznam się szczerze, że byłem tym dość mocno zaskoczony, bo tak się niespodziewanie okazało, że Adam podejmuje taką decyzję. No ale z drugiej strony nie jestem zaskoczony z tego względu, że on się zawsze polityką interesował i na każdych wyjazdach, czy to były zgrupowania przedmeczowe, czy obozy, no często można było go spotkać z gazetami, z różnego rodzaju takimi informacjami dotyczącymi właśnie spraw bieżących związanych z polityką krajową i zagraniczną. Wiele dyskusji na ten temat prowadził. No widać, że chłopak ma też talent w tym kierunku. Wydaje mi się, że jeśli zostanie wybrany i przedostanie się tam do Europarlamentu, to na pewno trafią tam na takiego konkretnego człowieka z dobrą wizją, bo poza tym, że Adam dobrze gra w piłkę, jest dobrym piłkarzem, to również ma widać taki talent polityczny. To jest taka druga jego pasja, to go bardzo interesuje, jest w tym po prostu dobry i no, trzeba mu kibicować, tak jak kibicujemy mu na boisku, tak teraz trzeba mu kibicować w tych wyborach. Nie obawia się pan o niemożność pogodzenia obowiązków? Z jednej strony zawodowe piłkarze, tutaj zawodowy polityk mógłby być problem z czasem, tym bardziej, że posiedzenia są w Brukseli. No myślę, że tak to będzie. No Adam a jeszcze nie został wybrany, prawda? No ale jeżeli tak się stanie, to myślę, że to jest do pogodzenia, że pogodzi politykę i sport. Ten sport jest dla niego numerem jeden, także myślę, że tam będzie musiał mieć większy problem w Brukseli, żeby sobie z przełożonymi załatwić jakieś zwolnienia, no bo tutaj na pewno zwalniany aż tak często nie będzie, może w jakichś wyjątkowych sytuacjach. Ale to będzie fajna rzecz. Piłkarz, aktywny piłkarz, grający na co dzień w Ekstraklasie, politykiem w Europarlamencie, także byłoby to naprawdę wydarzenie, także trzeba Adamowi gratulować podjęcia takiej decyzji i trzymać kciuki, żeby ta jego popularność z boiska przeniosła się również na urny wyborcze i żeby tam skreślano nazwisko Marciniaka.